Cześć kochani, cześć ziomeczki, najwspanialsze, Smoke on the Water. Ale jeszcze dla wszystkich, którzy oglądają ten filmik, to mam taki komunikat. Bardzo chętnie pozbieram od was temat lekcji, które wy uważacie, żeby zrobić. Myślę, że dla dwóch osób, które te tematy lekcji wypiszą jako pierwsze, będzie koszulka, t-shirt zespołu Serpent Wings, krótcy Serpent Wings, rozmiar kochani LK, bardzo fajna koszulka, sam akurat mam ją zamontowaną teraz. Serpent Wings, kapela, w której grałem, która już co prawda nie istnieje, ale twórczość można oczywiście posłuchać i można być też fanem kapeli. Ja jestem nadal fanem, mimo że nie gram w tej kapeli. Dobra, Smoke on the Water, działamy. Ja sobie akurat używam taki na przesterku, to w oryginale jest troszeczkę na słabszym przesterze zagrany. Równie dobrze możemy spróbować na słabszym zagrać, żeby było bardziej zbliżone do oryginału. Zmniejszymy sobie trochę jego. Dobra, zmniejszymy reverbik. Uwaga, intro. Smoke on the Water. To jest jeden z takich łatwiejszych riffów, ponieważ tak, głównie z jednego względu, że gramy go tylko na dwóch strunach i cały ten riff się opiera, riff introwy, opiera się właśnie na dwóch strunach, strunie trzeciej G i strunie czwartej D. Zaczynamy po prostu od pustych strun. Pamiętaj, że tutaj mamy tak, założę sobie nóżkę na nóżkę, pamiętaj, że tutaj musimy zrobić tak, że tłumimy pozostałe struny, które nie chcemy, żeby brzmiały. Zauważ tak. Wytłumiam te, które uderzam, a te pozostałe się wzbudzają. Ale tego nie chcemy. Czyli tak trzeba dopuścić do takiego wybrzmiewania strun, że na przykład tak, ja tutaj kładąc tą rękę na wszystkich strunach, robię tak, że strunę pierwszą i drugą w ogóle blokuję palcami tutaj pierwszym i drugim. Struny, na przykład siódmą, szóstą, piątą tłumię nadgarstkiem, czyli tłumię tutaj tym fragmentem dłoni tłumię. I właściwie wypuszczam tylko te dźwięki, które potrzebuję, czyli strunę trzecią i czwartą. I teraz spróbujmy to zagrać. Ja zagram to wolno jeszcze raz, żeby to wszyscy zauważyli ładnie. Pierwsze uderzenie, jakie mamy, to jest struna pusta, 0-0. Później po tym następuje 3-3 na trzecim progu, oba palce na trzecim progu. Właśnie to też jest drugi element z tego, dlaczego to jest łatwe, bo używamy na tych samych progach, po prostu nawet możemy jednym palcem zagrać. Po prostu robię poprzeczkę sobie na tych dwóch strunach, czyli tak, 0-0, 3-3, 5-5. Dobra, to sobie jeszcze popróbuj. Tak, żeby nabrać tego tempa. Czyli 0-3-5, 0-3, drugi motyw, znaczy dalsza część, 0-3-6-5. Najpierw 0-3-5, a później 0-3-6-5. Teraz można sobie to nudzić. 0-3-5, 0-3-6-5, 0-3-5, 3-0. I motyw
3-0. Zagrajmy to jeszcze raz w takim wolniejszym tempie. Czyli tutaj można zauważyć, że tak, zaczynamy 0-3-5, 0-3-6-5, 0-3-5, 0-3-0. To jest pierwszy motyw. Drugi. Ok. Trzeci. Ten sam co pierwszy. I trzeci motyw. Spróbuj też jeszcze raz zagrać. Na spokojności. Jak czegoś nie wiesz, to pisz w komentarzach. Ja postaram się tam ewentualnie albo poprawić filmik, albo jakoś jeszcze coś wyjaśnić, albo cokolwiek. Tylko tutaj możesz zobaczyć jeszcze jedną rzecz, jak ja grałem. Tu robiłem jeszcze takie lekkie vibrato. Tutaj akurat jak grałem puste struny, to jeszcze uderzałem je. Tak, żeby to urozmaicić, to dodać smaczku takiego. Oczywiście możesz też to zagrać jak najbardziej. Po prostu puste struny tłumione prawą ręką. Trzecia i czwarta. Wow. No, ale wracając jeszcze do tego vibrato. To po prostu łapię te dwie struny i delikatnie podnoszę i opuszczam dźwięk. Podnoszę i opuszczam struny. Naciągam trochę i poluzowuję. Oczywiście nie musi być koniecznie to vibrato zrobione, więc to jak najbardziej tutaj nie musi być, ale dodaję takiego smaczku. Także dobra, próbujcie, próbuj ty i ty i ty i wszyscy próbujcie. Dzięki za oglądanie, do zobaczyska.